Teraz pierwsza pomoc, bardzo ważna w razie wypadku, zatrucia czadem czy nagłej utraty przytomności, często decyduje o życiu, dlatego podstawowe czynności ratownicze powinien umieć wykonać każdy świadek takiego zdarzenia, jeszcze przed przybyciem lekarza. Niestety wiele osób nie wie, jak to zrobić, boi się zareagować, dlatego PCK organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Dziś swoje umiejętności sprawdzali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa. 10 załóg i 6 trudnych sytuacji, z którymi każdy może się zetknąć. Dziś musieli się z nimi zmierzyć uczestnicy zawodów. Za mną akurat nie widać wypadek samochodowy, już się przygotowują nasi pozoranci, gdzie są 3 osoby poszkodowane, widoczne są 2, natomiast bardzo często zdarza się tak, że mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym, nie wiemy, ile jest poszkodowanych, nie wiemy, czy tam jest ktoś trzeci w bagażniku, czy tam jest dziecko, w tym przypadku jest to dziecko, które wypadło z fotelika. Takie zasinienie wokół oczu świadczy o uszkodzeniu podstawy czaszki. Każdy taki sygnał udzielający pomocy musieli dziś odpowiednio zinterpretować i zareagować. W takich sytuacjach ważne, by nie stać obojętnie, bezpiecznie ułożyć poszkodowanych, tam krwotoki i przywracać oddychanie, zanim przyjedzie karetka. Jeśli widzimy jakikolwiek dym z auta, cokolwiek, co mogłoby nam zagrażać, nie wchodzimy. Czekamy na przyjazd straży, która nam to wszystko zabezpieczy. Bardzo ważne pamiętać, czy były poduszki powietrzne, czy wybuchły, czy nie. Jeśli nie wybuchły, to staramy się po prostu nie wchodzić do tego auta. A to już kolejna zaimprowizowana sytuacja. Tu pomocy potrzebuje kobieta w zaawansowanej ciąży, chora na cukrzycę, i mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratowniczki posłużyły się defibrylatorem, który był w pobliżu. Warto pamiętać, że takie urządzenia są na dworcach, lotniskach i w wielu urzędach. Jest proste w obsłudze. Niestety tu z powodu błędu popełnionego przez zespół nie zadziałało. Ona po kolei mówi nam, jakie czynności powinniśmy wykonać. Zaczynamy od przyklejenia elektrod, później wpychamy wtyczkę. A tutaj zespół niestety na początku wepchał wtyczkę, później przykleił elektrody. I kolejny błąd. Kobieta w ciąży powinna zostać ułożona na lewym boku, a młode ratowniczki ułożyły ją na wznak. W tym czasie inny zespół ratował 4 inne osoby wyniesione z zadymionego pomieszczenia. Tu także fachowcy wskazywali popełnione błędy. Ocena przytomności było. Ocena oddechu przez 10 sekund było, czyli 1 punkt. Ale przy zatruciu tlenkiem węgla podaje się 5 wdechów ratowniczych na początek. Czyli przykro mi, ale 0. W tych zawodach oprócz znajomości zasad pierwszej pomocy ważne było także zachowanie zimnej krwi. Nie dam ci mojego dziecka, człowieku. Proszę pani, proszę się uspokoić. Czy mogę zobaczyć, co się stało? Antosiu. W takich sytuacjach warto pamiętać, że matki nie należy odsuwać od dziecka. Może je trzymać za rękę w czasie, gdy udzielana jest pierwsza pomoc. Zwycięzcy rzeszowskich zawodów zmierzą się z najlepszymi zespołami ratowniczymi z całego kraju. W tym roku ogólnopolski finał mistrzostw odbędzie się także w Rzeszowie.